Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z magnesem neodymowym. W dzisiejszym odcinku jestem w windzie, czyli tak naprawdę tutaj za mną są pieczyska. No, druga strona jeziora. Mamy tutaj 5 pomostów, z którego 2 odpadają, bo jest bardzo dużo glonów i ciężko się łowi. Ale tak naprawdę wszystkie 4 pomosty są do wyłowienia. Już wyłowiłem pierwszy taki lepszy fant. No i oczywiście śruby. Za chwilę Wam to pokażę i zobaczymy, co w dzisiejszym odcinku uda nam się wydropić. A pierwszym jest taki piękny nóż. Oczywiście tutaj szedłem i w końcu wyłowiłem taki nóż, no i oczywiście mówię, mnóstwo śrubek. Wcześniej, teraz Wam nie pokażę, no bo już jest w śmietniku, ale jeszcze wyłowiłem widelec. Tych śrub będzie tutaj dużo, ponieważ ten pomost największy jest właśnie po wymianie desek i dziadek mi powiedział, z którym tutaj dzisiaj jestem, że bardzo dużo będzie śrub, dlatego fajnie, że łowię. Zobaczymy, co będzie dalej. Zapraszam do oglądania. Mamy taki kawałek pręcika, no oczywiście mnóstwo śrub. Doszedł do nas piękny krzyżowy śrubokręt z taką drewnianą rączką, no i obczyściłem trochę ten nóż, już wygląda lepiej. Przeniosłem się na ten trzeci pomost drewniany, no i zobaczymy, co tu będzie. No i jeszcze taki ładny kolejny nóż obiadowy, w miarę ostry, ma tutaj ząbki, taki ładny do mięsa. I jeszcze taki kawałek łańcucha. Miałem jeszcze tutaj, w tym miejscu, jeszcze taki 3-metrowy łańcuch, no ale nie wiem, ktoś mi go zabrał, albo już wyrzucił, albo wrzucił z powrotem i za chwilę go wyciągnę. Ale na razie taki kawałek i to jest jego dokończenie, bo no, jest taki sam, więc tutaj coś ładnego się zerwało. Już myślałem, że to znowu całą garść glonów ciągnę. A tu taki ładny kawałek rury, obrośnięty cały małżami. Teraz je wyrzucam. Kolejne fanty to taki ładny nóż z Ikei. Swoją drogą w bardzo dobrym stanie, tylko tutaj z tymi takimi glonami. To jest rączka od kołowrotka, taki kawałek ciętej rury, no śruby i gwoździe to wiadomo i jeszcze taka gruba bateria od Panasonic. A, no i jeszcze puszka, w której to wszystko tutaj sobie trzymam. Mam nadzieję, że takie fajne fanty jeszcze wyjdą. Witam Was serdecznie w drugiej części odcinka, gdzie jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Ja teraz jestem, no jak widzicie, nad wodą. Jestem w Sokole Kuźnicy, czyli też na Zalewie Koronowskim, tylko po prostu w innym miejscu, trochę dalej od pieczysk, od windu. Zobaczymy, co tutaj w Sokółce. Swoją drogą jest tu bardzo, bardzo stary i zepsuty pomost, dlatego jakieś śruby, gwoździe, spodziewam się tego. A zobaczymy, co jeszcze, bo no, jak jeszcze ten pomost był w użytku, to cumowały tu jakieś łódki tak na chwilę, żeby sobie tutaj się pokąpać. No teraz się nie da, bo jest bardzo zarośnięte, zaraz Wam to pokażę. A właśnie tak bardzo zarośnięte jest tutaj kąpielisko, tak jakby. No pomost jest mega, nawet widzicie, że on się tutaj przechyla na maksa w bok. Barierka jest cała ruchoma, nie ma parunastu desek i jest naprawdę bardzo stary. A po tej stronie nie ma glonów i tutaj przy pomoście będziemy łowić. I tak swoją drogą już zanurzyłem magnes i przyczepił mi się do pomostu, więc zaraz spróbuję go odczepić. O, i coś mamy od razu. No, tak jak mówiłem, śruba. I tego spodziewam się tutaj dużo więcej. Zobaczymy, co będzie za chwilę, jak tutaj trochę przejdę. Słońce nam sprzyja do nagrywek. Mamy 2 kapsle, śrubę, była jeszcze druga, no ale oczywiście musiała mi wpaść. Taki kawałek druta i taką bardzo, naprawdę bardzo obrośniętą puszkę dookoła. Złapać ją mogłem jedynie tutaj, za denko, więc męczyłem się z nią jakieś 2 minuty. Oczyszczę ją i resztę po prostu ślimaku wyrzucę do wody z powrotem, a puszka zostaje, żeby nie śmieciła. Witam Was na podsumowaniu dzisiejszej drugiej części odcinka. Jestem tu już jakieś 3 godziny z hakiem, w sensie tutaj, w sensie nad wodą. Teraz dopiero nagrywam podsumowanie już tak naprawdę. Przez te 3 godziny tak naprawdę cały czas byli tutaj ludzie. Jak przyszedłem, to miałem jakieś 20 minut na łowienie,
Potem przyszli ludzie, potem oni odeszli, przyszli nowi i tak dalej, aż do teraz. Jedna była taka mała dziewczynka, co mi zrzuciła nożyczki, które wyłowiłem do wody i potem no niestety, mimo tego, że widziałem, że ona je zrzuciła, nie zdążyłem ich wyłowić. W sensie tam w tym samym miejscu machałem magnesem, próbowałem wyłowić, nie wyłowiłem. Niestety, ale wiedzcie, że były nożyczki i pokażę wam, co teraz udało mi się złowić. Z kapsli mamy tak. Ten kapsel wydaje mi się, że będzie jakiś stary. Z takim gryfem on jest. Tutaj mamy jakąś Fortunę Czarne. Nie znam tego piwa. Mamy Lecha z poprzedniej edycji. Tatrę z tej edycji. Najnowszego Tyskie Złote. I Lech naprawdę... Tutaj już jest tutaj są takie w miarę kapsle, tu są stare kapsle. Naprawdę bardzo stary Lech. Jak ktoś z was, kto ogląda ten film, kojarzy takiego Lecha. Złota jakość piwa. Lech. To niech napisze w komentarzach i jaki to może być około rok, bo jest naprawdę, no takiego Lecha to nie widziałem bardzo dawno. I no w sumie widać, że jest on stary. Tutaj mamy, jakby wygląda jak blaszka, ale to był kapsel, po prostu nie ma tych tutaj dookoła. Nie udało mi się rozszyfrować, co to jest. Wydaje mi się, że przez tą koronę, która tu jest, to może być stare Tyskie. I mamy jeszcze starego Żywca z takimi wiejskimi ludźmi. Śruby. Też ważna sprawa. Mamy 5 śrub. Jak to mówicie 5? Przez tu są 4. Jedna mi spadła, więc normalnie byłoby 5. Takich śrub, które mają... O, ta jest lepsza. Cały gwint i tutaj mają w tym miejscu zakrętkę. Wszystkie są takie same. Wszystkie mają gdzieś około w tym miejscu nakrętkę. Jeszcze mam taką śrubę, bym miał drugą też, gdybym nie spadła z dzióbkiem. Mniejsze śrubki, jakieś takie gwoździki, śrubeczki. Tutaj mamy całą stertę drutu. Nie wiem skąd tyle tego. Najwięcej było tutaj, w tym miejscu, w tym przedziale między tą barierką a tą. Jak ciągnąłem, to po prostu 5, 4, 6 nawet drutów na raz się wyciągało. Może nawet za chwilę rzucę i znowu będą. Po prostu masa drutu. Tutaj mamy kapsle, które są już tak skorodowane, że za chwilę się rozwalą i nawet nie da się ściągnąć z nich rdzy, więc się raczej nie dowiemy, co za kapsle. A z takich, no już powiedzmy, tutaj jest taka lina, która idzie aż do samej wody, aż tutaj jest łańcuch i coś tam jest, pewnie jakiś betonowy płat, który jest po prostu przyczepiony i nie da się tego wyciągnąć. A z takich ciekawszych rzeczy, no to mamy denko, od której puszki jakby nie mam. Denko takie już skorodowane, a to denko było od tej puszki mniejszej. I taką bardzo dużą, ładną puszkę, pewnie od konserwy i to jest tutaj denko tej puszki. Tutaj mamy taki naprawdę duży gwóźdź i myślę, że jak ktoś by się na niego nadział, miałby dokładnie takie same uczucia jak Marv w pierwszym filmie części Kevina. Tutaj jak wyciągałem, to już myślałem, że jakiś śrubokręt, ale zobaczyłem, że jak jest tu taki haczyk, to jest to po prostu wypychacz. Wypychacz wędkarski, jak ktoś nie wie, co to wypychacz, bo może się nie znać. To jest coś, że jak rybie utknie haczyk za głęboko w pyszczku, no to się właśnie zahacza haczyk i się wypycha go, wyciąga się go. Takie przedłużenie naszych palców. Mamy również zapalniczkę i taki nożyk ze scyzoryka. Oczywiście musiałem się znowu pomylić, ponieważ to nie jest nożyk od scyzoryka, to jest nożyk od jednorazowego skalpela. Zaraz pewnie zobaczycie jakieś takie przykładowe zdjęcie. To jest właśnie całe podsumowanie. Jeżeli jeszcze coś wyłowię, to ewentualnie wrzucę wam zdjęcie, bo już się zbieram z nadwody. Łowić pewnie będę jeszcze jutro, czyli dla was następna część. No i tak naprawdę widzimy się już dla was za chwilę, dla mnie za no paręnaście godzin. A teraz mamy taki ładny, bardzo długi kawałek stalowej liny. No myślę, że ma na pewno ze 3 metry. Tutaj są jeszcze takie spojenia i ewidentnie widać, że ona się zerwała, bo i tu jest zerwana i tutaj nawet jest tak pięknie właśnie rozryta, czyli ewidentnie zerwała się i wpadła tutaj. No a swoją drogą jestem w pieczyskach. Trochę się dzisiaj przenoszę. Down, 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 down
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. No i jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, dzisiejsze fanty, to zostawcie dla mnie łapkę w górę, tak jak widzicie tutaj. I jeżeli jesteście ciekawi następnych odcinków z Magnesu, no to zostawcie subskrypcję, tak jak widzicie, również gdzieś tutaj. I zaznaczcie dzwoneczek, opcję wszystkie na dzwoneczku, żeby nie ominęły Was żadne inne filmy, będą do Was przychodziły powiadomienia, że wpadł jakiś nowy odcinek i można go zobaczyć. Teraz śpieszę dla Was z wyjaśnieniami, o co chodziło z tym drugim dniem w Sokółce. Też poszedłem łowić, ale obrałem sobie ten jeden cel, to jedno miejsce, gdzie było właśnie tyle drutu. No i wyciągałem ten drut cały czas tak naprawdę. To jedno miejsce. Zarzucałem, ciągnąłem i wyciągałem druty. I dopiero jak wyciągnąłem taki drut 30-centymetrowy, bo wiecie, tamte druty to miały jakieś takie 10 cm i wszystkie były równo zgięte w taki półtrójkąt. I dopiero jak wyciągnąłem taki dłuższy 30-centymetrowy, też pogięty, to dopiero się zorientowałem, co te druty tam robiły i co to w ogóle były te druty. To było pocięte ogrodzenie i sru do wody. W to jedno miejsce po prostu, więc udało mi się wyciągnąć tyle, ile udało mi się wyciągnąć. Zresztą widzieliście, że cała z tej torby te druty wszystkie poleciały do śmietnika. No i na koniec, przynajmniej w lecie, jest taka zasada, żeby wskoczyć na bombę do wody!